Ekspansja polskich firm za granicę jest koniecznością dla polskiej gospodarki, dlatego że jeżeli chcemy znajdować nowe mechanizmy wzrostu, nowe instrumenty dla wzrostu Polski, konsumpcja wewnętrzna przestaje już być tym dostatecznym, jedynym mechanizmem rozwoju. Ekspansja jest koniecznością. Ekspansja jest koniecznością również z tego względu, że pozwoli nam tylko w ten sposób zlikwidować trwały, istniejący już od ponad 22 lat od czasu naszej transformacji, deficyt w handlu zagranicznym. Nie możemy, będąc krajem już na takim poziomie rozwoju gospodarczego, mieć tak trwałego deficytu w handlu zagranicznym. Ekspansja polskich firm za granicą to przede wszystkim działalność samych firm, to jest zdolność ich współpracy między sobą. I teraz nałożenie wsparcia ze strony administracji publicznej jest pewnym dodatkowym impulsem, dodatkową pomocą, ale sama pomoc bez treści, czyli bez dobrych produktów eksportowych, bez umiejętności marketingowych, bez obecności również na rynku krajowym jest niewystarczająca. Natomiast zawsze warto pamiętać o tym, że ta część ekspansji zagranicznej firm, która będzie związana z działalnością małych i średnich firm, będzie z pewnością oczekiwała i słusznie dostarczenia odpowiednich informacji, opinii, ekspertyzy ze strony szeroko rozumianej instytucji publicznych, tak aby obniżyć koszty transakcyjne. No po cóż tworzyć samodzielnie działy badań, eksportu i analiz, bardzo często niemożliwe w małej firmie, kiedy to mogłoby być robione wspólnie przy wsparciu sektora publicznego, przy wsparciu organizacji sektora publicznego. Oczywiście są rynki, na których to wsparcie polityczne jest nieodzowne. Mówimy tu o nowych rynkach, rynkach poza Unią Europejską i tutaj zresztą, tak jak to jest bardzo wiele razy podkreślane przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, to otwarcie się na nowe rynki będzie wymagało również wsparcia politycznego w dotarciu do kół politycznych nowych rynków.